Witajcie, nazywam się Mateusz Znukowski. Chcę, żebyście się na chwilę zatrzymali i posłuchali o tym, o czym dzisiaj do was będę mówić. A chcę wam powiedzieć dzisiaj o tym, że Bóg jest żywy. Chcę wam dzisiaj powiedzieć swoje świadectwo mojego nawrócenia. 5 lat temu poznałem Jezusa, ale wcześniej żyłem jako porządny, dobry katolik w tym kraju. W tym kraju większość ludzi mówi, że są dobrymi ludźmi i ja się uważałem za dobrego człowieka. Myślałem, że przez moje dobre uczynki pójdę do nieba. Myślałem, że jak będę dobrym człowiekiem, będę chodzić do spowiedzi i jadł chipsy kościelne, to Bóg mnie uratuje. Ale pewnego dnia chciałem się zabić i potem spotkałem ludzi, którzy mi powiedzieli o żywym Bogu. Wiecie, nienawidziłem swojego życia, jak krzywdziłem innych ludzi. Ale pewnego dnia, właśnie 5 lat temu, na ulicach Warszawy, tutaj w centrum miasta, usłyszałem o tym, że Bóg jest żywy, że Bóg jest realny i że On może mi realnie pomóc. Jezus Chrystus to nie jest religia. Jezus Chrystus to nie jest jakaś ściema. To jest realna postać. To jest realna osoba, która chce się z Tobą spotkać. Tutaj na ziemi nie ma czegoś takiego jak czyściec, nie ma żadnych różańców, nie ma przez żadne Maryjki, ani inne pierdoły wejść do nieba, tylko przez Chrystusa. Tylko Chrystus może pomóc dzisiaj w twoim życiu, tylko On jest drogą do zbawienia. Słowo Boże mówi, że Bóg tak bardzo miłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy człowiek, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy człowiek, nieważne kim jesteś, czy jesteś buddystą, czy islamistą, czy kimkolwiek innym, potrzebujesz się na nowo narodzić, potrzebujesz spotkać się z żywym Bogiem tutaj na ziemi, potrzebujesz Go doświadczyć w swoim życiu, potrzebujesz się dzisiaj z Nim spotkać. Jezus Chrystus, On mówi dzisiaj do ciebie, że rok temu spałaś w swoim łóżku i wołałaś, ale gdzie jest ten Bóg? Ale czy On mnie naprawdę kocha? I On mówi dziś do ciebie, tak, ja Cię kocham, tak, ja umarłem za Twoje grzechy, tak, ja bardzo Ciebie kocham, wystarczy, że do mnie przyjdziesz i oddasz mi swoje życie. To jest jedyna ofiara na krzyżu Golgoty. On na krzyżu Golgoty został przyjęty do krzyża za twoje i za moje grzechy. On oczyścił cię ze wszystkich grzechów. Wystarczy, że dzisiaj przyjdziesz do Niego. On nie tylko twoje grzechy zmazał, ale Słowo Boże nam mówi, że Jego ranami jesteśmy uzdrowieni. I wszelka choroba, która jest tutaj na ziemi, jest nielegalnie. Nielegalnie jest choroba, która jest w swoim ciele. Jeżeli dzisiaj coś cię boli, to wiedz o tym, że to nie jest wolą Boga. Poznałem Jezusa i ty też możesz Go poznać w swoim życiu. Ty też możesz Go doświadczyć. Ty też możesz się z Nim prawdziwie rozkochać. Bóg pragnie, aby człowiek miał z Nim relację. Ale jest jeden problem. Problemem jest grzech między człowiekiem a Bogiem. I ten grzech to twoje egocentryzm, twoja niezależność od Boga, twoje chodzenie własnymi ścieżkami. I musisz spokutować z tego. Potrzebujesz spokutować z tego. Ja spokutowałem. Chodziłem własnymi drogami, szukałem drogi u innych ludzi, w innych religiach, szukałem pomocy, ale chcę ci powiedzieć o tym, że żaden człowiek nie jest w stanie tutaj pomóc, żaden człowiek nie może dać ci pewnego szczęścia, radości, żaden człowiek nie może dać ci uwolnienia od twoich grzechów, żadna religia nie może ci tego dać, bo religia jest martwa, ale Chrystus jest żywy i On może tobie pomóc dzisiaj, i On może tobie pomóc dzisiaj. Jest osoba na tym miejscu, która ma chorą prawą rękę. Jeżeli chcesz, jeżeli ty jesteś tą osobą, to przyjdź tutaj do nas. Ja przeklinam te metale w tej ręce w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja się modlę, Duchu Święty, aby ludzie, którzy to słyszą to słowo, nie mogli spać ani jeść. Niech to słowo im się śni dzień i w noc. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Bóg jest miłością. To nie jest jakiś kat. To nie jest stary jakiś dziad. To nie jest ten Bóg, o którym ci mówi religia. To nie jest ten Bóg. Bóg jest dobry. Bóg jest kochający. To jest dobry ojciec. To jest
jest dobry ojciec, poznałem dobrego ojca, dobrego Boga. Jeżeli chcesz go doświadczyć, przyjdź do niego dzisiaj i zawołaj: Jezu, ja chcę Ciebie doświadczyć, ja chcę Ciebie poznać, ja mam dość tej martwej religii, ja chcę Ciebie spotkać. Zawołaj się do Jezusa, zawołaj do Niego, kopnij diabła. Diabeł nie musi rządzić w Twoim życiu, diabeł nie musi panować w Twoim życiu, choroba, bieda nie musi panować w Twoim życiu, ponieważ Jezus Chrystus wziął wszystko na siebie, abyś Ty był zdrowy, abyś był zaopatrzony, abyś był w pełni szczęśliwy. Przyjdź dzisiaj do Jezusa, zawołaj Go, wezmij Jego imienia, a będziesz zbawiony. Jeżeli chcesz modlitwy, jeżeli jesteś chory, zniewolony czymś, przyjdź tutaj do nas, położyj swoje święte ręce i zostaniesz uzdrowiony. Boża moc przyjdzie na Twoje życie w imieniu Jezusa.